A kogo to? A kto to? A do kogo to do nas? Zaprosiłaś się oczywiście. No zaprosiłam. No, wiem, żadnej telewizji prosiłam. Ja wiem, bo to... No ale no raz, dobra, no dobra. Dobra. Kochani, to jest jeszcze tak na wpół gotowe. 80%. 80%, ale mogę powiedzieć, że... Prowadź. Proszę ja bardzo. Można kobietę udomowić. Ten mężczyzna panią udomowił. Tak się długo starał, aż wreszcie mówi... koniec, wywiozę ją na wieś, daleko i po prostu będzie tutaj teraz siedziała, gotowała. Ale tak sobie też pomyślałam, że to wcale nie jest takie głupie, żeby to robić, tak? Bo jak się, no, jak się po prostu ludzie mają, są, to się kochają, to, tak? To po prostu tu sobie. To mogą robić różne rzeczy, których do tej pory nie robili. Jak się żyje z Ewą Kasprzyk? 3 lata temu wydawało mi się, że moje życie jest burzliwe i urozmaicone. Nic z tego. Dopiero się zaczęło. Używanie takich określeń jak rakieta, wulkan, to mało powiedziane. Jest osobą niezwykłą, nietuzinkową, nieobliczalną przede wszystkim. Życie to ruch. W życiu trzeba się ruszać. Ja się ruszam, ruszam. Czego się można spodziewać po niej? Właśnie nie wiem, czego można się spodziewać po Ewie. Nigdy nie wiem, czego można się spodziewać. Bywa, że nasze plany zmieniają się w ciągu jednej minuty. W ciągu jednego dnia możemy postanowić, w zasadzie Ewa postanowi, żeby gdzieś wyjechać. Hakuna Matata! Ale już się nauczyłem z tym żyć. Panie Ewo, jest pani przykładem, że życie zaczyna się po 60. Nie bała się pani zmian? Ludzie tak często narzekają, żeby chcieli zmian, żeby chcieli coś zrobić, żeby chcieli inaczej. No to zróbcie to. No to odważcie się, no to zróbcie to i zobaczycie. No to albo sobie polepszycie, albo sobie pogorszycie, no ale będzie coś innego. Ja nie wiem, jak żyć. Ja żyję tak, jak ja chcę. Ja żyję na własnych zasadach, bo ja się nie pytam kogoś, czy ja mogę coś zrobić. Ja robię. Ewa Kasprzyk to bez wątpienia jedna z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych polskich aktorek. Znana jest z takich filmów jak Komedia Małżeńska, Kogel Mogel czy Och, Karol 2. Po szkole aktorskiej, do której dostała się dopiero za 4. razem, zrobiła błyskawiczną karierę zarówno w teatrze, jak i w filmie, gdzie obsadzana jest przeważnie w rolach komediowych. Greenshot na libido. Bardzo dobre. No, masz. Czaki, idzie. Będziemy późno. W powszechnym poczuciu to wszyscy mnie kojarzą z tą wariatką z Kogla Mogla. Co to rola, no, taka jest, to jak się zapuka, to otwiera każde drzwi po prostu. Ale ja cenię sobie Bellissime. Cenię sobie rolę w Cudownie Ocalonym. I cenię sobie również film Dziewczęta z Nowolipek. Ja mam dziurę w oczu. No to co się przejmujesz? A jest to rola, której pani żałuje? Że nie zagrałam? Nie, że zagrała pani. Nie, no chyba nie, no zagrałam w karierze, że Nikosia Dyzmy, gdzie tam prawie goła latałam i że no może trochę żałuję, bo teraz podobno ten film oglądają marynarze na statkach. Tak mi powiedział mój znajomy kapitan. Był ulubiony film po prostu, no ale nie. Kłopoty. Do wiosny mogę zbankrutować. A od czego kogucik ma swoją kurkę? Kurka wiedzie obie kłopoty. Ewa jest dla mnie po prostu no ideałem. To jest kobieta pełna, absolutnie ma wszystko. Talent, inteligencja, uroda, energia, kobiecość, ale też siła niesamowita. Jakaś taka ogromna wewnętrzna młodość.